Cześć, więc dzisiaj mam dla was haul. Takiego filmiku u mnie na kanale nie było od... Boże, nawet nie pamiętam kiedy, chyba od 1,5 roku, 2 lat? Myślę, że coś w tym stylu. Bo wiecie, albo robiłam jakieś zakupy tak, że raz na jakiś czas coś kupowałam i nie było sensu robić jakiegoś większego haulu. Albo, nie wiem, po prostu jakoś zapominałam o tym, co kupuję. No wiecie, o co chodzi, po prostu jakoś o tym totalnie nie myślałam. Ale w ostatnim filmiku pojawiły się komentarze z proponowanym filmikiem haul wiosenny. Uznałam, że to jest całkiem dobry pomysł, dlatego że w ostatnim czasie troszeczkę rzeczy kupiłam i chętnie się z wami nimi podzielę, bo może ktoś zainspiruje się tym, co on by mógł dla siebie znaleźć w sklepach. Dlatego właśnie nagrywam ten filmik i co prawda to nie jest koniec moich wiosennych zakupów, bo szukam bardzo ważnej rzeczy, jaką są okulary przeciwsłoneczne, a mam konkretną wizję w głowie, co bym chciała, ale jeszcze nigdzie tego nie znalazłam, co prawda jeszcze za bardzo się za tym nie rozglądałam, ale myślę, że najwyższy czas, bo w zeszłym roku obudziłam się zdecydowanie za późno odnośnie okularów przeciwsłonecznych i niestety zostałam ze złamanymi okularami, także no, myślę, że najwyższy czas się zacząć za tym rozglądać. Prócz tego, czy jeszcze coś potrzebuję? Tak, potrzebuję też spodnie, ale ja, żebym poszła do sklepu kupić spodnie, to jest ciężkie zadanie, bo tak jakby bluzy, bluzki, kurtki spoko mogę kupować, tak spodnie nie znoszę i no, dlatego się zawsze najdłużej zbieram. Także jakoś dużo tych rzeczy nie mam, ale mimo wszystko są takie wiosenne rzeczy, także postanowiłam wam je pokazać, bo myślę, że teraz wiele osób zacznie się rozglądać z jakimiś wiosennymi rzeczami. Skoro mowa o wiosennych rzeczach, to nie może zabraknąć białych t-shirtów. Białe t-shirty wyglądają idealnie do palenizny, co prawda no wiadomo, no jeszcze tej palenizny nie ma. Zapatrzyłam się w dwie. Pierwsza jest to z Calvina Kleina, zwykła taka z tym czarnym boksem, która jest dość popularna, natomiast to było moje drugie podejście do tej bluzki, gdyż pierwszą zamówiłam przez internet i musiałam ją odesłać, dlatego że przyszła mi tutaj, w sensie taka miała przyjść, tylko ja po prostu jakby źle zamówiłam. Przyszła tutaj nie z tym takim meszkiem, tylko taka nadruk był po prostu. Ja właściwie taką chciałam, więc dobrze mi wysłali, tyle że ona była bardzo przylegająca, ten napis bardzo opinał się na biuście, wyglądało to po prostu bardzo źle i uznałam, że no nie będę w takim czymś chodzić, także odesłałam i w Van Graaf, nie, w Pick&Kroppenburg, zawsze mi się sklepy mylą, znalazłam taką. I ta tutaj ma taki meszek, jest zdecydowanie z lepszego materiału, jest grubsza, jest to taka fajna, przyjemna bawełna, także jak najbardziej na plus. Druga bluzka, na którą polowałam od dłuższego czasu i w końcu ją upolowałam, jest to bluzka z Hugo Bossa, jest to bluzka biała z tutaj wyszytym jakby, a nie naklejonym napisem Hugo z lustrzanym odbiciem. Ona już jest troszeczkę cieńsza. Szczerze mówiąc, nie myślałam, że ona jest aż tak cienka. Jak zaczęłam ją nosić, dopiero się zorientowałam. Ale jakoś bardzo mi to nie przeszkadza. Myślę, że na lato będzie idealnie, na wiosnę, lato. Także jest bardzo spoko. I co mi się w niej bardzo podoba, to krój. Jest zupełnie inny niż od zwykłego t-shirtu, to jest krój takiego zwykłego t-shirtu, bo on tutaj ma krótkie rękawki. Mi się bardzo podoba, bo ręce wyglądają jakoś tak lepiej, w ogóle ta bluzka leży lepiej przez to i jest zupełnie inaczej ścięta tutaj na dole, bo nie jest taka prosta, tylko jest tutaj tak zszyta, przez co ona bardzo ładnie się układa. Kolejna rzecz to jest kurtka, którą mogliście już zobaczyć na Instastory z podpisem przygotowania do wiosny, czy tam gotowa na wiosnę, coś takiego. Jest to kurtka, którą zobaczyłam w Van Graafie i tak jak ją zobaczyłam, tak jej obiecałam, że będzie moja tej wiosny. Po prostu zakochałam się w niej. Znaczy, że aż wam tyle pokażę i myślę, że już będziecie zakochać, bo ten kolor, nie wiem czy kamera to doda, pewnie nie, jest po prostu przepiękny. Jest to kurtka z Calvina Kleina, taka przeciwwiatrowa. Tutaj ma Klein, bo kaptur w ogóle jest tu ogromny w tej kurtce, naprawdę. Ja nie wiem do końca, co tu projektant miał na myśli, ale no, kurtka jest po prostu przepiękna. Ten kolor, ja jestem zakochana w tym kolorze, jest taka minimalistyczna, wygląda pięknie do miniówki, do takiej spódniczki, bo właśnie tak było na manekinie. Ja przymierzam również do spodni, również wygląda ekstra, także jak najbardziej mi się podoba, już nie mogę się doczekać, jak będę na przykład sobie robić w niej zdjęcia nad morzem, bo ten kolor, no jestem po prostu zachwycona. Kolejna rzecz nie jest już jakby z ostatnich zakupów. Jest ona troszeczkę dawniej ją kupiłam, w sensie z miesiąc, półtora miesiąca? Chyba coś takiego. Ale uznałam, że i tak ją wam pokażę, gdyż zasługuję na to, żeby ją pokazać. I może komuś z was jeszcze uda się ją gdzieś dorwać. Mowa tutaj o bluzie. Jest to granatowa bluza z golfem. To ją charakteryzuje i dlatego ją kupiłam, że jest tutaj z golfem. Nie mam żadnej bluzy z golfem, a bardzo lubię siebie w golfie, bardzo mi się to podoba. Także uznałam, że ta bluza jak najbardziej na tak. I właśnie o niej chcę wam wspomnieć, bo może ktoś z was też szuka na przykład jakiejś bluzy z golfem, czegoś w tym stylu. Jeszcze była szara, co to tutaj mi się troszeczkę rozciągają to ściągacze na dole, ale ja i tak raczej bluzę wkładam w spodnie, także jakoś mi to nie przeszkadza. W sensie, gdyby nie były tak rozciągnięte, to może bym jej nie wkładała, ale przez to, że ona źle wygląda, po prostu nie podoba mi się to, jak wygląda, jak jest niewłożona, to z reguły ją wkładam do spodni. I ostatnia rzecz z takich na górę rzeczy. Jest to kurtka. Jest to ramoneska. Musiałam już kupić nową ramoneskę, dlatego, bo moja poprzednia jest sprzed 2-3 lat i jest mi przymaława, w sensie zawsze byłam trochę mała, ale uznałam, że najwyższy czas już kupić nową, pomimo tego, że tamta jest bardzo ładna, jest bardzo w stanie, ale po prostu jest mi mała, nie czułam się w niej jakoś komfortowo, dlatego postanowiłam kupić nową. Generalnie miałam ogromny problem z kupieniem ramoneski, chodziłam po wszystkich możliwych sieciówkach i nic mi się nie podobało, wszystko jakoś, nie wiem, albo było takie zbyt toporne, takie zbyt, wiecie, zbyt motocyklowe i nie chciałam takiego czegoś, albo było znowu zbyt delikatne i po prostu miałam taki ogromny problem. Ta też nie jest ramoneską z moich marzeń, ale już była najlepsza ze wszystkich, które przymierzałam i już po prostu mi się nie chciało szukać. Kupiłam ją w Mohito, taka no mówię, no zwykła, ale ładnie leży, bo jest tak ładnie tutaj z tyłu wyprofilowana. Ramoneska jest takim elementem, myślę, w damskiej szafie niezbędnym na wiosnę, więc cieszę się, że mam nową i lepiej się w nim czuję właściwie niż w poprzedniej. I ostatnia rzecz z ciuszków. Są to dresiki, tak dla odmiany. Zwykłe bawełniane dresy, takie bardziej przylegające z marki Adidas. Także ja ogólnie lubię dresy, nie chodzę w nich jakoś na co dzień, natomiast nieraz lubię się ubrać w dresy, posiedzieć w domu, albo właśnie teraz chciałam też takie trochę bardziej wyjściowe, wiecie, że nie jakieś, nie wiem, podziurawione czy coś, takie w lepszym stanie, bo czasem mam ochotę po prostu wyjść też w dresach. Wiecie, każdy z nas ma czasem taki lazy day, gdzie ma ochotę po prostu ubrać się w dresy, w leginsy, bluzę i tak pozostać cały dzień, a nie ubierać się w jakieś jeansy i tym podobne rzeczy. Przechodząc dalej, buty z Calvina Kleina, Adidasy, sneakersy. Natomiast szczerze powiem wam, że nie wiem, czy zostawię, bo zamawiałam je przez internet na Zalando i chyba będę jednak je zwracać, chyba się nie przekonałam do nich. Buty na zdjęciu mi się bardzo spodobały, ale uznałam, że kurczę, nie wiem jak będzie na żywo. Postanowiłam na granat, dlatego że nie mam żadnych granatowych butów, mam zawsze albo białe, albo czarne, nigdy nie mam kolorowych. I uznałam, dobra, to jest ten moment, w którym kupisz inny kolor niż czarny. No i postanowiłam na granat i naprawdę generalnie but mi się bardzo podoba. Natomiast nie podoba mi się ten czubek. On nie jest może jakiś gigantyczny, natomiast nie jest on tak zaokrąglony jak w różnego typu butach Adidasa, bądź Nike'a, czy Guessa. Jest on bardziej wystający i nie czuję się po prostu w nim. I jak patrzyłam na siebie z góry w tych butach, to dziwne mi się wydawały i uznałam, że nie ma sensu trzymać butów, do których nie jestem po prostu przekonana w 100%, pomimo tego, że no tak na nie patrzę, to mi się strasznie podobają. Chociaż też nie podoba mi się, że one są takie wielkie, bo nie mam 38,5 rozmiar, max 39, a wygląda jakbym miała tu 41 i po prostu moja noga jakoś dziwnie wygląda. No i uznałam, że jednak chyba ich nie zostawię. Kolejna rzecz jest to torebka jakaś brudna mi się wydaje. Wydawała mi się jaśniejsza, nieważne. Torebka z marki Guess. bardzo długo się zastanawiałam, czy zdecydować na tą torebkę. Chciałam coś w brązie bardziej, lecz w brązie generalnie nic mi się nie podobało. Tylko jedyny minus to jest to, że ja noszę laptopa, noszę portfel, często nie zapinam torebek i potem się stresuję, a ta nie ma zamka jakby, ona ma tylko taką saszetkę w środku, do której zawsze chowam portfel, bo ona się zapina, ta saszetka, ale no tutaj muszę schować laptopa obok, gdzie to się nie zapina i wiecie, każdy widzi, że ja tego laptopa mam. I to mi się generalnie nie podoba, przez co długo się zastanawiałam nad tą torebką, ale jednak się zdecydowałam. Uznałam, że nie mam takiej w takim stylu jeszcze, no i niech będzie. A generalnie lubię torebki Guessa, także uznałam, że spoko. Generalnie ona też jest dwustronna, po drugiej stronie ma takie paseczki, natomiast one mi się zupełnie nie podobają, więc będę ją nosić tylko i wyłącznie na tej stronie. Kolejna rzecz, jest to mój zakup sprzed 2 dni, ale już bardzo polubiony. Jest to butelka do filtrowania wody z marki Brita. Wiem, że ma jeszcze Dafi ma te butelki, ale jakoś tamte mi się zupełnie nie podobały, jakoś, no nie wiem. Pomimo tego, że byłyby bardziej funkcjonalne przez to, że są lżejsze, tak, to ta jest ładniejsza, tak mi się wydaje. Chciałam różową, ale nie było, więc tutaj składam reklamację do Mediamarktu, że byłam specjalnie po różową i jej nie było. No więc trudno, musiałam kupić fioletową, bo to był jedyny kolor, jaki był, nawet niebieskiego nie było. Także uznałam, że to jest dla mnie bardzo dobry produkt, bo w ostatnim czasie po prostu biegam ciągle gdzieś. Wychodzę o 7:30, wracam 23:00, wiecie o co chodzi, więc tak jakby nie chcę mi się ciągle biegać z 1,5-litrową butelką, a ja bardzo, bardzo dużo piję, bo ja należę do osób, które piją powyżej 3 litrów dziennie. Także jakby woda dla mnie jest mega istotna, a nie przepadam jakby za wodą z kranu. W sensie raz na jakiś czas spoko mogę się napić, natomiast ten smak jednak mi przeszkadza. Jak jestem w domu, to zawsze piję butelkowane wody, natomiast jak byłam nieraz gdzieś na mieście, to po prostu musiałam nalać sobie z kranu, bo no nie chciało mi się jednak tej 1,5-litrowej butelki wody nosić ze sobą cały czas, więc uznałam, że taka butelka to będzie dla mnie rozwiązanie idealne, bo gdziekolwiek jestem, czy to w pracy, czy w szkole, czy w galerii, na mieście, gdziekolwiek, mogę iść do toalety i mogę sobie wodę nalać. Następna rzecz jest to rzecz, na którą się bardzo długo zbierałam. Jakoś nie było mi po drodze po nią iść. Jest to statyw, a nowy statyw musiałam sobie po prostu kupić, bo mój poprzedni już musiał iść na emeryturę, więc kolejny statyw. Pokazuję wam tylko karton, bo pierwsze nagranie tutaj już testowany jest statyw. Wygląda identycznie jak mój poprzedni, więc jakoś super magiczny nie jest, jest taki sam, tylko po prostu nie jest zepsuty, bo w moim poprzednim już cała głowica się zepsuła. I przechodząc do ostatniego działu z zakupów, są to kosmetyki, tutaj szybko przelecimy przez ten dział, gdyż nie ma tego za dużo. Na pierwszy rzut idą korektory, pierwszy jest to pod oczy z Rimmel Lasting Finish 25 Hours. Długo się zastanawiałam, który korektor wybrać, bo chciałam coś nowego spróbować, bo zawsze miałam z Catrice, nie z Catrice, zawsze miałam z Paese albo z L'Oreala i teraz postanowiłam Rimmela spróbować, bo mam tutaj taką gąbeczkę i nigdy jeszcze nie miałam takiego korektora, więc uznałam, że tak, to jest ten moment, teraz go spróbuję. A drugi korektor jest to, który używam od lat na jakieś niedoskonałości, jest to Catrice Camouflage po prostu, także niezmiennie. Kolejna rzecz jest to olejek do włosów z L'Oreala Elsef. Kolejne opakowanie, jestem bardzo zadowolona z tych olejków, także polecam. Maskara do oczu z Eveline Cosmetics. Całkiem fajna maskara. Kupiłam sobie następne opakowanie, bo używam jej ostatnio i się całkiem z nią polubiłam. I była promka też na 2 w cenie 1 czy coś jakiego. I kremy do rąk z Eveline. Całą zimę używałam te same kremy, całą jesień, też poprzednią, także całkiem fajne kremy. To jest Adaline, miałam dość suche ręce, a nawilżają całkiem dobrze, tylko zostawiają taką lekką powłokę, więc jeżeli komuś to przeszkadza, to nie będzie to raczej krem dla niego, ale nie jest to jakoś tak bardzo intensywnie odczuwalne jak przy niektórych tłustych kremach. Po prostu czuć, że coś na tych rękach jest. I słuchajcie, przebrnęliśmy przez wszystkie zakupy z ostatniego czasu, tak przynajmniej mi się wydaje. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Piszcie w komentarzach, co Wy w ostatnim czasie kupiliście, bądź co planujecie kupić sobie na nadchodzącą wiosnę. Właściwie to już na trwającą wiosnę, ale jednak jeszcze czekamy, żeby na stałe zostały te ładne temperatury. Także to byłoby tyle, żegnam się z Wami, do zobaczenia w kolejnym filmiku. Zapraszam Was na mojego Instagrama, bo tam na Insta Story jestem cały czas aktywna, więc do zobaczenia.